Cześć, witajcie. Słuchajcie, no, Shrouded dość długo już mamy, na tyle długo, że zdążyliśmy ogarnąć całą mapę, zdążyliśmy ogarnąć wszystkie lokacje, oczywiście zdobyć maksymalny level. Także no, tutaj błąd znacznika, południowa karawana. Sprawdzaliśmy to kilkukrotnie. Chodzi o to, że ten znacznik powinien zniknąć w momencie, kiedy zdobędziemy topór. Pokażę wam go za chwilę, teraz nie pamiętam nazwy. Coś tam z Jasminy. Czyli co, no teoretycznie nie ma co robić w Enshrouded więcej. No ale tylko teoretycznie, no bo teraz stwierdziłem, że sobie wybuduję kolejny domek koło Świątyni Słońca. Całkiem zacnie to wygląda, więc żeby się wbić w klimat, buduję także z piaskowych bloków. No ale też możemy wyfarmić przedmioty. W tym najlepsze sety dla wojownika, dla maga, czy też dla łucznika. Dodatkowo taki bonusik farmiąc te przedmioty można praktycznie legendarną wersję każdego przedmiotu, jaki spotkaliśmy w grze, zdobyć i to na maksymalnym, na 25 poziomie. Zaraz wam pokażę, gdzie to można zrobić. Zapewne się już domyślacie, bo miałem mapkę odpaloną przed chwilą. Jest to Świątynia Słońca, w której możemy także zdobyć najlepszą lotnię, jaka w grze występuje. No ale jak tam się dostać? No w sumie nie musimy, nie? Do domu skakać. Ale wyskoczymy, bo miałem wam pokazać ten topór, nie? Z tej misji, która nie chce zniknąć. Właśnie o tym mówię. Apoteoza Jasminy. Jak ja miałem to zapamiętać? Czyli tak, ten topór jest związany z tym questem. Kiedy zdobędziecie ten topór, kiedy pokonacie tego dużego włóka, ten znacznik powinien zniknąć. No ale nie chcę. No nie chcę to nie chcę. Może kiedyś to naprawię. No i teraz, jak się dostać do Świątyni Słońca? Skaczemy na pradawną iglicę, gorejące pustkowia. Mogłem poczekać, nie? Aż się dzień zrobi w sumie. O, moje niedopatrzenie. Ustawmy sobie Świątynię Słońca jako cel podróży. Teraz tak, jeżeli macie już tą najlepszą lotnię, spokojnie możecie lecieć od razu do Świątyni Słońca. Czyli tam dokładnie przed nami 1200 metrów. Bez problemu dolecicie. Jeżeli nie posiadacie jeszcze tej lotni, przy okazji będziecie mogli zdobyć, nie? Przy okazji farmienia. Jeżeli jej nie posiadacie, możecie wylądować na tym grzybie po lewej. Jeżeli byłby z tym problem, jeżeli byście mieli za słabe lotnie, no bo jest to możliwe. Pamiętam, że jak z Michaelem zdobywaliśmy, to chyba tylko dotąd dolecieliśmy. Lądujecie sobie tutaj. Dobiegacie do krawędzi. Jeżeli nie będziecie mieli ołtarza na piątym, czyż chyba piąty tu wystarczy, na piątym poziomie, no to mgła będzie czerwona, dlatego ja tutaj się trzymałem dość mocno z boku.
O, ptasior w gnieździe. Możecie spokojnie dojść tutaj, nawet jeżeli nie będziecie mieli rozwiniętego tego ołtarza i mgła będzie czerwona. Po prostu dolatujecie do samej skały. I sobie przy samej skale przebiegacie. Może przez chwilkę wejdziecie w tą czerwoną mgłę, no ale wiadomo, że wam całego czasu to nie spali, nie? I sobie biegniecie tędy. Przez kościowisko nie radziłbym iść. Tam są dwie matrony, dosyć dużo 30-levelowych przeciwników, więc istnieje duże ryzyko, żeby wam spuścili łomot. I tutaj po prawej, tam gdzie się pali ten znicz, jest wejście. Wy tu będziecie mieli troszeczkę bardziej wyrównany teren. Ja po prostu się wkopałem w skałę, żeby sobie zbudować domek, który jest no, w trakcie budowy oczywiście. I teraz jak? Bardzo mocno polecam postawić właśnie tutaj ołtarz, żebyście mogli się tutaj przenosić. Właśnie, ja nie wiem, czy jeżeli zrestartuję grę, a to cień. Ja się zastanawiałem, co tu jest, a to cień. Mam nadzieję, że to mi uaktywni ten ołtarz i jak wczytam grę, nie pojawi się gdzieś przy tamtym. I sobie wchodzicie tędy. Podwójny skok, mile widziany, ale da się bez niego to ogarnąć. No i co? I lecicie na prawo. Zeskakujecie. Teraz tak, tu są cztery szkielety. Jeden, drugi. Trzeci, czwarty. Na szczęście do najbardziej inteligentnych one nie należą i mają spory problem ze wchodzeniem po schodach. Także na tym murku jesteście w miarę bezpieczni. Czasem któryś się tam zbuguje i faktycznie na ten murek wejdzie. Zazwyczaj tak się dzieje właśnie, kiedy zaczynają biegać. Jeżeli wejdzie, no to po prostu przeskoczcie na drugi i będzie wszystko cacy. W sumie chciałem wszystkich czterech ściągnąć. Nie wiem, czemu nie polecieli za mną, no ale nic nie szkodzi. Teraz zabijamy ich. Oczywiście możemy wziąć sobie iskrę. Nie będę brał, żeby się nie ściemniło. Sprawdzamy ten sarkofag, no akurat kicha, nie? Jakiś tomahawk. Lecimy tutaj. Tutaj jeszcze jeden szkielet jest, także trzeba mu też spuścić łomot. No i wchodzimy, sprawdzamy drugi sarkofag. Lśniący kostur. Znalazłem taki złoty, także... No i wracamy do głównego menu. Po powrocie wchodzimy do gry. Teraz sobie zmierzymy czas, ile mniej więcej zajmuje faktycznie takie jedno przejście, nie? O, ładnie. No wiadomo, że jeżeli ten ołtarz postawicie bliżej, no to będziecie mieli tutaj krótszą drogę do biegu, nie? Tylko nie stawiajcie go w taki sposób, żeby jego poziom nachodził na świątynię, bo nie wiem, czy się będą itemki respić, nie? Kurde, miałem spojrzeć na czas, nie? No dobra, sprawdzimy czas, jak będę ten edytował, no to gdzieś tam
wkleję tutaj napis, ile mi to przejście zajęło. Bierzemy iskrę. Sprawdzamy pierwszy sarkofag. Sprawdzamy drugi sarkofag. Ten miecz chyba też znalazłem złoty. No i wracamy do głównego menu ponownie. I wczytujemy. No i niestety, no musimy tak długo farmić, aż nie znajdziemy tego, co chcemy. Nie ukrywam, że mi to zajęło dosyć sporo. Wzięcia iskry z ołtarza dostajemy 4 iskry. Ja mam ich 100, 200, 300, 400, 500. Trochę ponad 500. Czyli no byłem minimum 100 razy, a myślę, że znacznie więcej, bo też nie za każdym razem po prostu tą iskrę brałem. Jakoś tam mi to wylatywało z głowy. Ale czy się opłacało? No oczywiście, że się opłacało. Jeden złoty kostur, drugi złoty kostur, bardzo dobry. Ten ma chyba wszystko do regeneracji manny plus wysysanie manny. Bardzo fajna różdżka, też złota, złote różdżki rzadko się zdarzają. W pewnym momencie zwątpiłem, czy w ogóle są. Super miecze. Różdżka, no tutaj ma staty podane, bo ją ulepszyłem, bo jej używałem, nie? Lepsze miecze, topory. Weźcie, zobaczcie, że te wszystkie przedmioty są to przedmioty, które możemy zdobyć wcześniej, na 10 levelu, i te przedmioty wtedy są właśnie na 10 levelu. Tutaj każdy znaleziony przedmiot mam na maksymalnym levelu. Generalnie każdy przedmiot jest na maksymalnym levelu, ale nie zawsze jest on legendarny. Czasem się trafiają jakieś tam mniej legendarne. Te ciekawsze, o, ten mogę usunąć, bo ten znalazłem złoty. Te ciekawsze sobie tutaj zatrzymałem. W sumie pomijając ten, to jeszcze całą resztę bym chciał znaleźć legendarek, także dlatego tutaj też się buduję. Chciałbym trochę pofarmić. Tutaj wam pokażę też wcześniej nagrany przeze mnie filmik, jak można zrobić, żeby znacznie szybciej ogarnąć temat. No widzieliście mniej więcej, ile przebiegam. Zapewne gdzieś w montażu to wkleiłem, jak długo mi zajął jeden run. A teraz zobaczycie, ile zajmuje mi jeden run, jak resetowałem punkt umiejętności. Naprawdę, poświęćcie te 10 punktów, zmieńcie się na maga, weźcie dobrą różdżkę i te biegi będą znacznie, znacznie szybsze. No i tutaj już mamy run jako mag ze skillami przestawionymi głównie pod obrażenia magiczne. No manę nie potrzebuję, bo tutaj i tak używam tylko różdżki, więc ilość manny tu była sprawą drugorzędną. Najważniejsze było, żeby jak najwyższy możliwy atak osiągnąć, czyli inteligencję, jeżeli się nie mylę, w skillach. Dałem też troszeczkę do życia. No wiadomo, że mag jest trochę kruchy i tutaj będzie lekki problem, jeżeli nam się powinie noga i wpadniemy w ich łapy,
przeżyjemy może dwa, może góra, trzy uderzenia. Pamiętajcie, że to są 30 levele, a nie jakieś tam pikusie. No jak widzicie, jako mag z jeden bieg robię niecałe dwie minuty. Jako rycerz, co prawda używając różdżki, już potrzebowałem powyżej 3 minut. Walcząc wręcz z nimi, myślę, że ten czas, bo kiedyś próbowałem, ten czas jeszcze by się wydłużył. Także jeżeli chcecie farmić tak na większą skalę, żeby zdobyć jakiś konkretny przedmiot, myślę, że mag jednak jest tutaj najlepszym wyjściem. Do tego porządny różdżek. No i rządzicie, nie? Pomimo tego, że no jest to dość krótki czas, mówię około 2 minutek na jedno przejście. Przepraszam. To tych biegów naprawdę musiałem bardzo dużo zrobić, żeby znaleźć set Paladyna. Nie wiem dlaczego jest tak trudny do odnalezienia. Zebrałem kilka setów maga, kilka setów rycerza, przepraszam, nie rycerza, łucznika, a nie mogłem dostać setu Paladyna, nie? Nie mam pojęcia o co kaman, czemu tak rzadko mi ta zbroja wypadała. Może po prostu mój pech. No i tak, i oto w ten sposób możemy zdobyć na chwilę obecną najlepsze itemki w grze. No, zależy tutaj dużo od naszej determinacji, cierpliwości i samozaparcia. Jeżeli chcecie coś konkretnego pofarmić, jakiś łuk, jakiś miecz, dwuręczny topór, czy cokolwiek innego, możecie to znaleźć w Świątyni Słońca. Tak samo jak na jej szczycie, tam troszeczkę powyżej tych ptasiorów jest skrzynia, w której znajdziecie lotnię. No, żeby znaleźć skrzynię, będziecie musieli rozwiązać kilka zagadek, a w sumie dokładnie rzecz biorąc nawet 4. Będziecie musieli znaleźć 4 przyciski. Tu macie jeden. Tutaj macie drugi. Tu macie trzeci. Poczekajcie, teraz muszę właściwy regał znaleźć. I tu macie czwarty. Wtedy wam się otworzą te drzwi, tylko uważajcie, ponieważ odpalą się pułapki, które no tak są średnio ukryte, bo je całkiem dobrze widać. Wejdziecie tutaj, pobiegniecie na górę. Jeżeli nie macie oswajania zwierząt, będziecie musieli 2 albo 3 ptasiory zabić lub je wymanewrować. I dojdziecie na samą górę, sobie weźmiecie skrzynkę. I będziecie mieli najlepszą lotnię, która jest też na chwilę obecną naj w grze. Co ciekawe, sama lotnia, nie ten guzik. Sama lotnia jest na 30 poziom, nie? Czyli podejrzewam, że do 30 poziomu będziemy mogli dobić. No ale to już materiał na zupełnie inną historię. Także ja wracam do budowy. Wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się, na razie i do zobaczenia.